Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą konferencję. Tytuł mojego wystąpienia nie wiąże się z krzemionkami, o których przed chwilą skończył mówić pan doktor, ale postanowiłem, że akurat nie będzie to też jednogłos w sprawach archeologicznych, dóbr, jak również i innych. I pan dr Szymon Modzelewski będzie w godzinie 16 państwu prezentował kwestie związane z krzemionkami. Natomiast ja postaram się podzielić swoimi refleksjami wynikającymi z faktu, że oczywiście nie od zawsze zajmowałem się tylko i wyłącznie krzemionkami, ale także innymi zabytkami na terenie naszego pięknego regionu. I w związku z tym Łysiec zajmował również wśród tych zabytków i tych miejsc szczególną pozycję. I w historii tego miejsca możemy obecnie prześledzić działania, które ukształtowały zwłaszcza szczyt Łyśca. I spowodowały one, że postrzegamy ją dosyć osobliwie. Oczywiście w każdym momencie swojego życia postrzegamy je inaczej. Tak akurat miałem okazję wykonać zdjęcie, którym się z Państwem dzielę w roku 2000. Ani szczególnie piękne, ani cudowne, ale dające pewien wgląd na w zasadzie niezmieniający, wydawałoby się, masyw tej urokliwej i wyjątkowej dla naszego regionu góry. Zgodnie z dość powszechnie używaną definicją, krajobraz kulturowy, bo właśnie Łysiec stanowi również fragment takiego krajobrazu, albo też istotną jego strefę, czy też istotny jego element, jest podlegającą naszej ocenie historycznie ukształtowaną przestrzenią, zawierającą elementy będące wynikiem działalności ludzkiej, ale także elementy przyrodnicze. Przenikanie tych dwóch czynników kształtujących przestrzeń wydaje się w przypadku akurat samego Łyśca dosyć istotne i definiujące jego unikalne znaczenie. To miałem okazję też śledzić trochę z powietrza, bo w latach 2005-2015 dzięki współpracy z Aeroklubem Pińczowskim miałem szansę również obserwować szereg zabytków archeologicznych, ale nie tylko, również i zabytków nieruchomych z powietrza, i dokumentować przemiany, które widoczne są właśnie z lotu ptaka, ale również i takie unikalne elementy krajobrazu, jak chociażby pokryte jeszcze w kwietniu śniegiem Gołoboże. Oddziaływanie człowieka, który jest twórcą kultury, pozostawiło też świadectwa słabo zauważalne lub całkiem ukryte przed naszym postrzeganiem. Tych z lotu ptaka nie widać akurat, o których zaczniemy za chwileczkę mówić. I one zaliczane są do kategorii zabytków archeologicznych. I jak w definicji tej szerszej, którą Państwo mogliście odczytać na slajdzie, mowa jest o tym, że krajobraz kulturowy tworzy lokalną fizjonomię. I jednym z elementów, które na pewno spowodowały najwięcej chyba różnego rodzaju dociekań, ale również i badań, były właśnie te elementy tworzące lokalną fizjonomię Łyśca w postaci wałów kamiennych otaczających szczyt góry. Postaram się je Państwu jeszcze raz pokazać, ale tak jak Państwo zobaczycie literkę B, to widać zasięg tych wałów. A mapa, którą Państwu prezentuję, nie jest mapą przypadkową. Jest to mapa przygotowana przez doktora Czesława Hadamika, autora tej książki o charakterze też popularnym, ale prezentującym dosyć dużo informacji szczegółowych związanych z zasobami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Łyśca. Książę innych gór, bo tak pozwolił sobie nazwać Łysiec Jan Długosz i w ślad za tym nazewnictwem Czesław Hadamik, mój kolega po fachu, pozwolił sobie na taką charakterystykę całokształtu tegoż dziedzictwa, które na Łyścu i czy Świętym Krzyżu
jest obecne. Ja absolutnie takich aspiracji nie mam w dniu dzisiejszym. Nie będę tego Państwu przedstawiał całościowo, bo byłoby to przede wszystkim raz i czasowo i objętościowo niemożliwe. No ale też nie poczuwam się do tej kategorii badaczy tego miejsca, która by była uprawniona do aż tak obszernych opracowań i przedstawiania ich Państwu. Myślę jednak, że te wybrane elementy, które za chwileczkę poznamy wspólnie, również są na tyle istotne, że będą przyczyną naszej wspólnej refleksji nad obecnym statusem zarówno zabytków archeologicznych, jak i samego Łyśca i funkcji zabytków archeologicznych w kształtowaniu tego statusu. Proszę Państwa, chciałem pominąć też informacje o znaleziskach luźnych, bo oczywiście historia archeologii nie rozpoczyna się wraz z historią badań czy klasztoru wysogórskiego, czy samych wałów kamiennych, które potocznie nazywane są wałami kultowymi i tutaj oznaczone są na mapie. Są też znane przekazy chociażby pana Tadeusza Czackiego, czy jeszcze wcześniejsze o innych znaleziskach luźnych, takich jak chociażby groby popielnicowe, czy skarb monet rzymskich, zawierających monety stosunkowo wczesne, bo z czasów z Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. No więc wyjątkowe, ale i aureusy późniejsze, więc można by nad tym też się zastanawiać, bo wydaje się, że mamy do czynienia ze wyjątkowym znaleziskiem. Inną sprawą jest to, że nie za bardzo możemy być pewni, czy te akurat znaleziska jesteśmy w stanie w 100% do Łyśca przypisać. Mapa autorstwa Czesława Hadamika jest nieprzypadkową, bo była też elementem wniosku nominacyjnego na listę pomników historii. Jak Państwo pamiętacie, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego wówczas, teraz jeszcze sportu, podobno już niedługo nie będzie tego sportu w nazwie, wprowadziło taką akcję 100 pomników na stulecie niepodległości i w jednym z pierwszych obiektów, które uwzględniono właśnie w ramach wpisu na listę pomników historii, był Łysiec, ale nie tylko i wyłącznie w tych granicach czerwonych na mapie, ale tych żółtych, które może są troszeczkę słabiej widoczne, ja spróbuję je pokazać. Wskaźnik praktycznie nie za bardzo działa. Widać, że już bateria jest prawdopodobnie słaba. Jak Państwo widzicie taką żółtą granicę, która jest obrysowana z no, dużym marginesem w stosunku do wałów kultowych, jak i samego centralnie położonego klasztoru, to ta żółta granica to jest granica wpisu na listę pomników historii, ale też granica wpisu do rejestru zabytków otoczenia Łyśca. Stąd możemy powiedzieć, że Łysiec jest objęty szczególnymi formami ochrony w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jakimi? Sam klasztor, poszczególne jego elementy są wpisane na listę zabytków nieruchomych. Rezerwat archeologiczny Łysa Góra to jest wpis z kolei szeroki dotyczący właśnie obszaru tak zwanego domniemanego centrum kultowego na Łyścu wraz z wałami kultowymi, także z poszerzeniem, jeśli chodzi o ścieżki i dojścia. A w roku 2014, tuż przed wpisem na listę pomników historii, udało nam się doprowadzić z ówczesnym panem dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego, panem Szafrańcem, do zakończenia procesu wpisu do rejestru otoczenia w tym szerszym obrębie, czyli otoczenia samego zabytku. Stąd możemy śmiało powiedzieć, cały masyw Łyśca jest chroniony jako specjalne, ważne dobro kultury, no właściwie w tej chwili najwyższymi w kraju możliwymi formami, gdyż zarówno wpis do rejestru, jak również i pomnik historii to są te formy o najwyższej randze. I wracamy do samych wałów, bo myślę, że chociaż nie są one najwcześniejsze chronologicznie, to warto o nich wspomnieć. Ja tutaj posługuję się cytatem właśnie ze wspomnianej książki kolegi Czesława Hadamika. Pozwolę sobie cofnąć trochę. Przeskoczyło jedno.
Nie chcę wyjść. Skryp. Jeszcze raz. Wejdziemy. Bieżącego. Tak. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że właściwie jeżeli jesteśmy na polanie w okolicach tych no, stosunkowo świeżo wybudowanych kapliczek Drogi Krzyżowej i rozejrzymy się na lewo i prawo, to nie za bardzo widzimy te wały, albo postrzegamy je zaledwie, ponieważ są one schowane w lesie. Tak samo nie były one widoczne na zdjęciu lotniczym prezentowanym poprzednio. Ale warto wiedzieć o tym, że już na samym początku wieku XVII w kronikach klasztornych one już były obecne. Traktowano je różnie. Są też przekazy oczywiście legendarne dotyczące tego zjawiska i jest ono no, trudno porównywalne do jakiegokolwiek innego, być może poza kultowymi strukturami na Górze Ślęży. Też warto przytoczyć być może opinie innych dziejopisów naszego obiektu, takich jak właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie Tadeusz Czacki z końca XVIII wieku, jak również i kolejne informacje już pochodzące z końca wieku XIX o w samych wałach kultowych, które były też różnorodnie interpretowane, niekoniecznie tylko i wyłącznie jako ośrodek kultowy, ale także, i taka informacja jest może najbardziej w tej chwili bliska historykom, jako coś w rodzaju refugium, czyli miejsca, które służyłoby miejscowej ludności za schronienie. Potwierdzeniem tego faktu mogłyby być informacje historyczne mówiące o zdobywaniu właśnie Łyśca w trakcie jednego z najazdów tatarskich. No, biorąc pod uwagę słabo obronny charakter tychżeż wałów kamiennych, nie ma się czemu dziwić, ale ja chciałbym szczególnie, żebyście Państwo na chwileczkę popatrzyli na relację Tadeusza Czackiego z 792 roku, który mówi o jednym z benedyktynów wskazującym mu informacje, czy przekazującym mu informacje na temat kawałków lawy, które były znajdowane przez mnichów w okolicznych lasach koło klasztoru. Czymże mogły być owe kawałki lawy? Wszystko wskazuje na to, że były to po prostu ułamki żużli dymarskich znajdowanych przez mnichów wokół klasztoru. I teraz pytanie, czy te ślady po zjawisku, które ma dużo szerszy zasięg i które jest związane z działalnością w starożytności właśnie hutników żelaza, no czy ono również wkroczyło na tak zwane plateau Łyśca, czyli jego samoszczytową partię, czy dotyczyło właśnie otoczenia. Nad tym zagadnieniem się jeszcze za moment pochylimy. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo też mieli szansę zapoznać się z relacją dosyć istotną. Oprócz tych wałów, które były widoczne na mapie, zostały również później, zdecydowanie później niż pierwsze badania rozpoczęte w 1957, intensywne dosyć w roku 1960, w roku 1979, zostały przeprowadzone w okolicach dzwonnicy klasztornej. I teraz, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że tutaj pani doktor Eligia Gąsowska, która jest główną autorką tezy o kultowym charakterze wałów, odkryła strukturę, która miałaby być czymś w rodzaju centrum kultowego, bo tak to interpretuje. Są to elementy, które miałyby wskazywać na trójczłonowość wręcz tych założeń o charakterze kultowym i dawać, wyznaczać strefę tego ścisłego sakrum znajdującego się właśnie bagatela na terenie dzisiejszego klasztoru,
w strefie, którą każdy z nas, jeżeli byliście Państwo wszyscy na Łyżce, a przypuszczam, że pewnie tak, penetrował i prawdopodobnie sobie z istnienia czy z odkrycia tych struktur nie za bardzo zdajemy sprawę. Dlatego na ten akurat element z roku 79 badań postanowiłem zwrócić uwagę. Oczywiście nie były to jedyne prace, które rozpoczęły się w roku 1957 i proszę Państwa, w zasadzie poza tymi z 79 pozostałe elementy badawcze są związane głównie z różnego rodzaju inwestycjami. Przypomnijmy, że w 1957 roku rozpoczęły się różne prace rekonstrukcyjne, jak również związane z remontem klasztoru i dlatego też równolegle przeprowadzane były badania. Nie można się zatem dziwić, tutaj Państwo macie chyba w sposób bardziej wyraźny, ale na mapie ewidencji gruntów, zasięg zarówno wpisu do rejestru, jak i wpisu na listę pomników historii, że szczególną opieką ze strony właśnie dr Eligi Gąsowskiej cieszyła się właśnie ta ścisła strefa związana z wołami kultowymi i w 8 lat po tychże badaniach, które były przeprowadzone przez nią i między innymi z udziałem profesora Woźniaka, postanowiła rozszerzyć, odnowić wpis do rejestru zabytków. Ten zakres widzimy zaznaczony kolorem zielonym i zakolorowany na lekko czerwono na środku mapy i nazwany on został rezerwatem archeologicznym Łysa Góra, chroniącym sanktuarium pogańskie na terenie szczytu i plato podszczytowym ograniczone właśnie około 2,5-kilometrowym wałem kamiennym z 300-metrową strefą ochrony zewnętrznej, wiodącą aż do przysiłka Łaz. Trzeba pamiętać, że badania, które były prowadzone na samym początku, dotyczyły także i Polany Bielnik oraz przysiłka Łaz. Niemniej jednak w obrębie samego klasztoru mamy dosyć duży problem. Nie zauważycie Państwo w okolicy punktu oznaczonego numerem 4, czyli tejże dzwonnicy, śladu po lokalizacji wykopu. Owszem, znamy wyniki tych badań, ale takiej precyzyjnej lokalizacji niestety nie posiadamy, ponieważ ostateczne opracowanie tych wyników badań z 79 roku się niestety jeszcze nie ukazało. Wzmianka natomiast dosyć obszerna znajduje się właśnie w pozycji, którą Państwu prezentowałem, autorstwa Czesława Hadamika. Te zielone paseczki i inne kształty, które widać na slajdzie, są to lokalizacje wykopów właśnie z pierwszych prowadzonych prac w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że właściwie poza tak naprawdę monografią, która była skutkiem tych prac, opisującą historię badań i wyciągającą wnioski, między innymi odnośnie kultowości tego miejsca, Łysa Góra we wczesnym średniowieczu, autorstwa Eligi i Jerzego Gąsowskich, nie ukazała się do tej pory i nie powstała jeszcze pełna monografia samego Łyśca pod względem archeologicznym i to nie tylko dotyczącym okresu wczesnego średniowiecza, który był szczególnie interesujący właśnie dla przytoczonych przeze mnie badaczy. I może akurat to, co widzicie Państwo w punkcie oznaczonym 3a i z taką czerwoną kropeczką, było pewnego rodzaju sygnałem, że chyba jednak należy powrócić do takiego wielowarstwowego myślenia o dziedzictwie archeologicznym Łyśca. Wielowarstwowego, bo oczywiście przez wiele warstw należało się przebić, aby wykonać zadanie, które postawiono przed nami w roku 2003 w ramach, jakby się wydawało, takiej dobrej współpracy pomiędzy konserwatorem zabytku a ojcami misjonarzami oblatami, bo wówczas powstał pomysł dokonania adaptacji piwnic w części północno-zachodniej kompleksu klasztornego na Świętym Krzyżu. Mój ówczesny przełożony, konserwator wojewódzki Janusz Cedro, stwierdził, że być może dobrym pomysłem byłoby, abyśmy bezpośrednio jako konserwator, jako inspekcja archeologiczna ówczesna Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków prowadzili właśnie takie badania w formie nadzoru, dające szansę
obserwacji, być może lepszej niż gdyby to były badania zlecone komuś z zewnątrz, a z drugiej strony byłaby to też no, taka dosyć istotna pomoc dla inwestora, którym było zgromadzenie oblatów. I w tym zakresie trzeba przyznać, że pomysł był po części słuszny, po części nie. To można z perspektywy czasu stwierdzić, że pewne sytuacje, które zaistniały w trakcie realizacji tego nadzoru, na pewno no, świadczą, że taka forma kompletnie była pewnym nieporozumieniem, ale to nie znaczy, że nadzór był bezowocny. Na szczęście. I proszę Państwa, przebiegał on, albo te najistotniejsze informacje zostały zgromadzone w przestrzeni, którą obrysowałem grubszą kreską na tymże planie. I tutaj Państwo widzicie zarówno przestrzeń, która przed chwilą była prezentowana na zdjęciu, w której razem z kolegą Danielem Czerkiem próbujemy się przebić przez różnego rodzaju nawarstwienia o charakterze niwelacyjnym, aż do tych, które mogłyby być bardziej istotne. Natomiast najciekawsza okazała się wschodnia, położona, ten odcinek zaznaczony pomiędzy wejściem na krużganki z kruchty klasztornej i który widzicie Państwo przy zasymulowanych na rysunku schodach. Ten profil okazał się być chyba najbardziej istotnym owocem prac, które prowadziliśmy w sposób no, niezbyt systematyczny, to trzeba od razu przyznać, bo takie stała nasza obecność na Świętym Krzyżu była po prostu fizycznie niemożliwa. Niemniej jednak na tyle, na ile była ta szansa za obserwowania ważnych i istotnych elementów, to staraliśmy się je zadokumentować w sposób maksymalnie metodyczny. I tutaj Państwo widzicie właśnie fragment profilu pod murem gotyckich krużganków XV-wiecznych, który ujawnia nam no, pewną rzecz, która ewidentnie wynika z charakteru geologicznego łyżca, o którym też przed chwilą mówił pan doktor, czyli to nachylenie skały kambryjskiej w stronę północną. Ono powoduje, że wszelkiego rodzaju osady, jak również i ta przestrzeń, która była zajmowana przez klasztor, opiera się właśnie o grzędę skalną i powoduje, że no, spowodowała, że być może pewne elementy starsze niż faza budowy klasztoru mogły zostać uchwycone także na takim bardzo niewielkim odcinku profilu pod murem klasztornym, czyli pod jego tak naprawdę fundamentami. I to są już najmniej zaburzone, wydawałoby się, nawarstwienia. W jakim stopniu one były ukształtowane w sposób naturalny, czyli spowodowane zostały spływem jakiegoś materiału z góry, czy też ten materiał znajdował się faktycznie in situ, tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, no ze względu na bardzo taki fragmentaryczny wgląd w sytuację. Tutaj Państwo widzicie rysunkową interpretację tego, co nam się udało zaobserwować, ale szczególnie dla mnie, no jako osoby, która zajmuje się bardziej pradziejami niż wczesnym średniowieczem, ważna była ta warstwa oznaczona na czarno, która zawierała materiał pradziejowy. Proszę Państwa, no czy można czynić, mówiąc kolokwialnie, wielkie halo z dwóch fragmentów? No, zasadniczo by nie było żadnego powodu, żeby czynić takie halo, ale to są pierwsze pozyskane tak naprawdę fragmenty pradziejowych naczyń w ramach regularnych, na tyle na ile to jest możliwe, badań archeologicznych na Łyżcu. I właściwie to się do tego się sprowadzają wyniki dotychczasowych badań, jeśli chodzi o ten odcinek dziejów. Czyli o ile rozpoznanie pod względem historii wczesnośredniowiecznej Łyżca, obojętnie czy przyjmiemy tezę Jerzego Gąsowskiego i Jeligi Gąsowskiej o ósmowiecznym czy dziewiątowiecznym
powstaniu wałów kamiennych na Łyścu, czy przyjmiemy, że jest ten może okres późniejszy, to poza piecowiskiem, które zostało odkryte we wschodniej części Polany Bielnik, tak naprawdę, no i trzema mielarzami też na tej samej Polanie, tak naprawdę żadne struktury, które dotyczyłyby okresu dziejów poprzedzającego zdecydowanie wczesne średniowiecze, no nie były ujawnione. Jak wiadomo, z Polany Bielnik do samego plato jest jeszcze trochę. Jest to pewna odległość i zawsze badacze zastanawiali się, dlaczegoż tych pradziejów na szczycie Łyśca jest tak mało. Albo zostały faktycznie w fazie budowy klasztoru całkowicie zniszczone, o czym mogłyby świadczyć również te odkrycia chociażby bóstw pogańskich, o których czytamy w przekazach historycznych, czy wielkich kości, czyli zakładamy wówczas, że benedyktyni w wieku XVII i XVIII, porządkując teren, wyczyścili go do cna z śladów ewentualnej wcześniejszych bytności człowieka, albo też przyjmiemy, tak jakby chciał kolega Szymon Orzechowski, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, że jest to być może świadectwo trochę innej sfery aktywności, która mogłaby się odbywać na Łyścu, właśnie w tymżeż miejscu, które uważamy za najbardziej centralne. I tutaj zestawiam zarówno opinię, którą przedstawił swego czasu już w publikacji kolega Szymon, jak również przedstawiam Państwu źródło tej opinii, która z kolei znana jest jeszcze od Adama Naruszewicza, pierwszego tłumacza Germanitatyta na język polski, i który faktycznie utożsamiał Łysą Górę ze świętym Gajem plemienia, czy bardziej szczepu na Hanarwalów, jednego z szczepów wielkiego ludu Lugiów, czy też być może musielibyśmy się zastanowić albo Łysa Góra, albo Góra Ślęża, bo ta druga też była z lokalizacją Gaju na Hanarwalów utożsamiana. I zwracam po raz kolejny uwagę, iż wciąż poruszamy się tak naprawdę w świecie, czy też w pewnym zakresie różnych hipotez, niestety słabo do tej pory udowadnianych przez przesłanki o charakterze źródłowym w postaci materiału archeologicznego. No bo cóż, no te dwie skorupy, które Państwu prezentowałem wcześniej, trudno uznać za taką istotną przesłankę. Ale ważne jest też, że to źródło być może jakiegoś poszerzenia wiedzy o pradziejach jest dla nas szczęśliwie jeszcze w miarę otwarte. Oczywiście mamy ograniczenia związane z penetracją, związaną z tak zwaną mogiłą tatarską i późniejszym cmentarzem jeńców radzieckich pochowanych tutaj w znacznej liczbie, jak Państwo wiecie. Mamy już tę przestrzeń, która została objęta badaniami wcześniej przez Kazimierza Bielenina w momencie, kiedy odkryto piecowisko i mielarze na Łyścu, ale pozostała przestrzeń Bielnika jest jeszcze szczęśliwie dostępna i być może kiedyś powstanie program badań niezwiązanych, mam nadzieję, z jakąkolwiek inwestycją na tej pięknej przestrzeni, ale związanych bezpośrednio z potrzebą dowiedzenia się tak naprawdę, jak głęboko sięgają owe korzenie, o których też autorzy i organizatorzy dzisiejszej konferencji z nami dyskutują. Żeby też nie tworzyć wrażenia, że absolutnie nic w przestrzeni nauki i archeologii nie dzieje się na Łyścu, przytaczam tutaj wszystkie publikacje, które do tej pory się ukazały. Oczywiście pominąłem tutaj Księcia Innych Gór, czy wspomnianą przeze mnie publikację o nadzorze archeologicznym, która również była, której współautorem był też Czesław Hadamik, ale chciałbym zwrócić uwagę, że no, możliwe, że mamy szczęście, iż jest jeden z badaczy kieleckich, który jest żywo zainteresowany
zamknięciem tematu w formie monografii. Miejmy nadzieję, że zarówno siły, zdrowie, jak i czas pozwolą mu na to, żeby taką monografię sporządzić. Chociaż nie do końca można się zgodzić z założeniem, że monografia będzie kompletna w oparciu tylko i wyłącznie o badania towarzyszące różnym inwestycjom. Chociaż te przyniosły w latach 2013-2015 szereg istotnych informacji. Kilkanaście pochówków mnichów benedyktyńskich odkrytych pod posadzką krużganków klasztornych takie informacje przyniosły. Wspomniany przeze mnie żużel dymarski został odkryty w obrębie jednego z takich właśnie pochówków. Tutaj prezentowane macie Państwo zbliżenia na dwa po lewej stronie slajdu. I można się zastanowić zatem, czy ta teza o tej czystości łyśca, że była to strefa wyłączona z produkcji, jest prawdziwa, bo chyba, żeby zasypać grób, nie używano ziemi przywiezionej gdzieś z Polany Bielnik albo z Łazów, tylko raczej tej, która była dostępna na miejscu. Ale to jest oczywiście też przypuszczenie i nie jesteśmy w stanie tutaj precyzyjnych wniosków wyciągać. Natomiast precyzyjne wnioski dotyczą pewnych zależności pomiędzy zgromadzeniem benedyktynów łysogórskich a tynieckich i ta cegła palcówka, którą Państwo widzicie pod czaszką, ona tak nawet są wyraźne ślady palców na gotyckiej cegle, którą ma ów nieszczęśnik pod głową. Ona poświadcza właśnie takie łysogórsko-tynieckie prawdopodobnie związki, bo również w Tyńcu podobne zwyczaje, jeśli chodzi o składzeniem cegły pod głowę zakonnika, obserwujemy. Jest też unikat w postaci pochówku dwóch osób, które widzimy pod spodem, czyli coś, co w tej chwili wymyka się nam jednoznacznej interpretacji, ale jest faktycznie zjawiskiem odnotowanym w trakcie regularnych badań i dobrze zadokumentowanym. Jest też piec hypokaustyczny, który Państwo widzicie po prawej stronie, czyli mamy pewien wgląd w rozwój technologii wprowadzanych stopniowo do klasztoru łysogórskiego przez jego użytkowników. O postępie technologicznym może świadczyć również użytkowanie cysterny, bo jak pewnie też potwierdzi to pan doktor w zakresie geologii, no ciężko jest w tym otoczeniu o źródło wody. Studnia jest nazywana tylko zwyczajowo studnią, była to w rzeczywistości cysterna, w której gromadzono wodę i ta również była przedmiotem badań w ramach rozszerzonych badań na wirydarzu klasztornym prowadzonych przez Czesława Hanemika. I dochodzimy do tego, dlaczego te badania były prowadzone. Badania pod krużgankami, badania cmentarzyska, jak również i tych innych struktur związanych z częścią gospodarczą klasztoru łysogórskiego, były prowadzone ze względu na pomysł inwestora, czyli ojców oblatów, dotyczący wypełnienia pod spodem przestrzeni poprzez stworzenie zaplecza, czy gastronomicznego, czy też edukacyjnego. Kolejna przestrzeń, już piwnice, które my eksplorowaliśmy w roku 2003, czy też na samym jego początku, okazały się być niewystarczające. To jest ta kolejna przestrzeń, która została wygospodarowana. I tutaj Państwo widzicie skalę tej inwestycji. Ja nie dopytywałem, ale też zastanawiam się nad tym, no jakiego rodzaju środki pochłonęło zabezpieczenie tych struktur, jak również i później wybudowanie tak naprawdę od zera posadzki i odtworzenie posadzki w krużgankach klasztornych. Tutaj Państwo widzicie część struktur z tak zwanego przejścia odsłoniętych w trakcie badań i prezentowanych nam przez Czesława w roku 2013. Kolejnym etapem były badania na terenie samego kościoła, które też ujawniły istotną rzecz, w zasadzie jedyny relikt romański, który
możemy powiedzieć, że faktycznie świadczy o tej pierwszej fundacji klasztornej i ją poświadcza w sposób zdecydowany. I to jest, wydaje mi się, też dosyć ważne, udało się tę wymianę posadzki, bo tak naprawdę oczywiście badania nie były prowadzone dla samych badań, ale po to, żeby można było wymienić posadzkę w kościele, no dostarczyły danych istotnych. I tutaj jest pewnego rodzaju podsumowanie zakończone przeze mnie trzykropkiem. I tu możecie Państwo zarówno z mojej wypowiedzi, z tych obrazów, które prezentowałem, wyciągnąć sami wnioski, że są inwestycje i inwestycje i są niestety sprawy, które nam umknęły po drodze. Czyli nie wszystkie inwestycje, które były prowadzone na Łyścu w tych latach, na które zwłaszcza kładłem nacisk, czyli na ostatnie 20 lat, prowadzone były z zachowaniem wszelkiego rodzaju standardów. Powstanie skarpy, to jest, proszę Państwa, zdjęcie z 6 maja 2006 roku. Ta skarpa wyglądała wówczas tak, a potem już tak. I to jest już wrzesień 2007 roku. Państwo wiecie, dlaczego ta skarpa powstała. Dlatego, że trzeba było zbudować ołtarz po to, żeby można było przeprowadzić obchody świętokrzyskiego milenium. To nie było bez przyczyny. To był, można powiedzieć, taki kamień milowy w procesie inwestycyjnym na Świętym Krzyżu. I pomimo tego, że ona powstała bez żadnych uzgodnień i bez żadnych pozwoleń, to ona tam jest i to Państwo wiecie, bo jeżeli byliście na Świętym Krzyżu, wiecie, że tak to wygląda. Kolejny element to jest dojście od strony Bramy Wschodniej i zaobserwowane przez naszą inspekcję 5 grudnia 2008 roku, kiedy już tak naprawdę powstało. I te prace były prowadzone oczywiście bez jakichkolwiek badań i nadzorów archeologicznych, więc my nie wiemy, czy w sąsiedztwie dzwonnicy znowu coś zostało ujawnione, czy też nie, bo nawet jeżeli, to nikt nam takiej informacji nie przekazał. Krypta, która w tej chwili mieści między innymi szczątki człowieka uznawanego za Jeremiego Wiśniowieckiego i tam jest prezentowana, no też powstała bez jakichkolwiek wglądu, bez jakiegokolwiek wglądu w sprawę archeologów, a prezentowany przez pana doktora wcześniej kamień, który nosił istotne geologiczne ślady, no przykro mi to stwierdzić, nie wiemy skąd on jest. Owszem, jest to piaskowiec kwarcytowy pochodzący prawdopodobnie gdzieś z okolic, ale skąd on został przywieziony, tego nikt nie wie. Podobnie jak nie wiemy, skąd został przywieziony materiał na ową skarbę. Kolejnym szalonym w moim odczuciu pomysłem było przekształcenie tego budynku, który widzimy po lewej stronie po części, w coś, co mogłoby powstać jako kolejne skrzydło klasztorne. To nie jest już generalnie archeologia, to jest ściśle tak naprawdę kształtowanie przestrzeni kulturowej. No niemniej jednak to spowodowało również sprzeciw i mój, i wojewódzkiego konserwatora zabytków, również i ówczesnego. I chciałbym, żebyśmy kończąc, przepraszam, że jeżeli zająłem może zbyt dużo czasu, przyjrzeli się temu krajobrazowi znowu z trochę większej wysokości, spojrzeli na masyw Łyśca z perspektywy Łysicy, spojrzeli na niego ponownie z tej perspektywy, która trochę inaczej wygląda w czerwcu, ale to są zdjęcia archiwalne, bo jak Państwo zauważycie, sylweta klasztoru nie ma jeszcze dzwonnicy, tej, która została odbudowana po zniszczeniu przez wojska austriackie, co uważam akurat za dosyć dobre posunięcie, bo to jest przywrócenie zabytkowi jego faktycznej sylwetki. Ale dają te zdjęcia nam pogląd i myślę, że Państwo sami wyciągniecie wnioski, co w tym krajobrazie powinno zostać, a co ewidentnie prosi się o usunięcie. I kończę taką klamerką roku 2019, bo to były ostatnie zdjęcia Łyśca, które z odległości wykonywałem. Również z lotu ptaka, ale z trochę innej perspektywy, z Nowej Słupi tym razem. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękujemy za ten wykład. Jeżeli są jakieś pytania od Państwa, to jest teraz na to czas. Mówiąc z obecnym wojewódzkim konserwatorem zabytków, pytając o to, które elementy, w jakim czasie upatriarchy zgody zostały wykonane przez zakonników, to rzeczywiście pierwotnie odpowiedź brzmiała w taki sposób, że no, na część inwestycji nie było zgody. Były w 2020 roku wizje lokalne, odbywały się na Łyżcu z udziałem właśnie pracowników konserwatora zabytków. Zostały sformułowane wskazania kontrolne i otrzymaliśmy też pismo, w którym no, konserwator jest na troszeczkę się wycofał, bo w drugim piśmie odpowiedział nam, że nie jest w stanie właściwie ustalić, na co wydawał zgody, a na co nie wydawał zgód, na które inwestycje. Wyłącznie co do jednej, to nawet trudno inwestycją nazwać, tam ja będę to w swoim wystąpieniu pokazywał, jest taka wielka hałda kamieni usypana, no to tylko właściwie tu zostało nakazane zakonnikom usunięcie jej, co nie nastąpiło do dzisiaj, to trwa no, ponad rok. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to ja, czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że stan wiedzy jest niewystarczający na temat tych pradziejowych, tej historii pradziejów na Łyżcu i że wiąże się to z jednej strony z tym, że takie kompleksowe badania, całościowe właściwie nie zostały nigdy przeprowadzone, to po pierwsze, a po drugie, że też nawet badania, które były prowadzone, napotykają trudności na przykład w takiej postaci, że no, część materiału została po prostu w trakcie w czasie różnych inwestycji naniesiona i dzisiaj jest ciężko jednoznacznie stwierdzić, co jest tam od pradziejów, a co zostało przywiezione z zewnątrz. No jeśli chodzi o zabytki tak zwane luźne, to tutaj pewności oczywiście nie będziemy mieć. Natomiast to no, materiał pozyskany z konkretnego kontekstu, gdybyśmy ten kontekst faktycznie mogli badać, no on daje nam raczej pewność, że faktycznie jest w tym kontekście tkwił i stąd pochodzi. Więc zakładam, że taki kontekst jak profil i ta warstwa, o której wspomniałem, położona bezpośrednio na rumoszu skalnym, być może jest jakimś reliktem niecki, w której zgromadził się materiał in situ, no, będący świadectwem jakiejś, może niekoniecznie permanentnego osadnictwa, ale jakiejś bytności ludzi w tym okresie akurat, który no, jest potwierdzony innymi źródłami, czyli owym piecowiskiem na Polanie Bielnik chociażby, czy żużlami znajdowanymi wokół klasztoru, albo tym jednym, który został znaleziony w grobie jednego z zakonników. I to by było wszystko fajnie, gdybyśmy nie zwracali uwagi na jeszcze jedną rzecz. Wpis do rejestru zabytków nie po to się robi, żeby zabytek przebadać do imentu. Czyli w momencie, kiedy został wpisany rezerwat archeologiczny Usagóra, czy poszczególne komponenty wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, no to też założeniem jest, że ten zabytek w jakimś tam stopniu musi zostać zachowany, a oczywiście trzeba dowiadywać się na tyle, na ile to się da nieinwazyjnie, jaki jest jego charakter. Coraz więcej tych informacji pozyskiwać. I stąd wydaje mi się, że być może przebadanie cmentarzyska pod Krużgankami z jednej strony ono niesie dla nas spory walor poznawczy, z drugiej strony pytanie jest o potrzeba. Więc to jest jedno. Tu zawsze mamy taki dylemat o potrzebę, ale w kontekście właśnie ochrony, którą jakby nie było w świetle wpisu na listę pomników historii czy w świetle wpisu do rejestru zabytków, ten akurat obiekt powinien być otoczony tą ochroną. No i to jest ten podstawowy dylemat, gdzie, jak to wyważyć, ale biorąc pod uwagę skalę tych zamierzeń inwestycyjnych, którą ja obserwowałem, wydawało mi się już wówczas, kiedy pracowałem jeszcze w Urzędzie Ochrony Zabytków, że następuje no jednak mocna przesada i niekoniecznie adekwatna do skali rzeczywistych
potrzeb inwestora. To jest rzecz jasna, też dyskusyjna i tutaj pewnie zdanie odrębne mógłby przedstawiciel inwestora wygłosić. Ale tu jest chyba sytuacja też dokładnie taka, jak w przypadku ochrony przyrody. Musimy brać pod uwagę, że jednak ta ochrona powinna być na pierwszym miejscu. I jeżeli jest potrzeba, żeby zbudować ciąg pieszy, no to zapewnijmy chociaż te podstawowe warunki ochrony w postaci możliwości pozyskania tych zabytków, które tam ewentualnie mogły być. Miejmy nadzieję, że ich nie było i że faktycznie te zniszczenia nie nastąpiły, ale nie mamy na to dowodów żadnych, ani za, ani przeciw. I gdybyśmy je mieli, no to wówczas mogłaby ta dyskusja być bardziej konkretna. A tak w miejscu, w którym obecnie jesteśmy, to problem związany z kompleksowymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli takimi, które na przykład metodami geofizycznymi można by było przeprowadzić na plato Łyśca, on wisi od lat. Bo mieliśmy zgłoszenia i chęci ze strony czy chociażby Akademii Górniczo-Hutniczej, czy innych instytutów, ale taki projekt stricte badawczy dotyczący plato Łyśca i rozpoznania jego zasobów bez stawiania tez związanych z średniowieczem, pradziejami, tak ogólnie uznający, że dobrze, żebyśmy się spróbowali dowiedzieć, czy mamy do czynienia z jakimiś jeszcze strukturami, które ewentualnie albo trzeba by było pozostawić, albo należałoby się zdecydować na ich przebadanie, to takowego projektu nie ma. I szkoda, bo uważam, że biorąc pod uwagę skalę i rozmach inwestycyjny obecny, tutaj mam na myśli Zgromadzenie Ojców Misjonarzy, to niedługo już nie będziemy mieć za bardzo przestrzeni, żeby takie prace przeprowadzić. Jeszcze chwileczkę tylko poproszę. Bo wydaje mi się, że to kwestia ochrony zabytków jest właściwie podobna, czy kryzys ochrony zabytków jest podobny do tego kryzysu ochrony przyrody, bo mówimy o miejscu, które w zasadzie wiadomo, jaką ma rangę, ale też tak jak pan doktor powiedział, być może nie ma konieczności takiego szczegółowego przebadania, no bo przecież wiemy, jaką ma rangę i nie ma tak naprawdę konieczności absolutnie metr po metrze przekopania wszystkiego, sprawdzenia, bo wszyscy wiedzą, że to jest niezwykle cenne miejsce. A jednak ten brak przebadania stał się obecnie argumentem w sprawie. To znaczy rozumiem, że poruszamy się trochę w takiej sferze też... chodzi mi o to, czy przypadkiem przy tym stanie wiedzy, który posiadamy, znaczy on jest oczywiście wystarczający, ale jak się okazuje nie dla obecnego... nie dla autorów projektów rozporządzeń, ale czy nie możemy tu mówić, to też jest trochę pytanie do pana prawnika, o zastosowaniu zasady przezorności, która jest wpisana w prawodawstwo również polskie, ale też europejskie. To znaczy ta zasada mówi, że jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to powinniśmy zaniechać działań, które choćby niosą tylko ryzyko wyrządzenia szkód. I czy tej zasady nie powinniśmy też tu zastosować, przynajmniej do czasu, no być może właśnie szczegółowego przebadania, skoro pojawiły się nagle wątpliwości co do wartości tego miejsca? Znaczy, nie wiem, czy zostały zgłoszone wątpliwości dotyczące wartości kulturowych, prawda? Bo chyba takowe nie. I byłoby to troszeczkę dziwne. O to zresztą rozmawialiśmy tutaj z panem Rafałem w trakcie przerwy. Gdyby obiekt, który jest objęty podwójną formą ochrony pod względem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli jego wartości kulturowe są stwierdzone, są ujęte w decyzjach administracyjnych i podpisane również i przez prezydenta Rzeczpospolitej, bo pomnik historii to jest akt prezydencki, no gdyby nagle stwierdzić, że no to w takiej sytuacji tych wartości kulturowych na Łyścu nie ma, bo one są. Owszem, tutaj ta skala ingerencji, którą prezentowałem między innymi w trakcie pokazu, ona jest znacząca, natomiast no nie oszukujmy się, no nie jest jeszcze tak dramatyczna, żebyśmy nie wiedzieli, że to depozytorium wiedzy dla nas w postaci nawarstwień i
zabytków, które w nich tkwią, że ono nie, już zupełnie zostało oczyszczone. Nie. Ona na szczęście jest. Między innymi udało się odwieść inwestora od planów usunięcia wszystkiego spod kaplicy Oleśnickich, więc i również w trakcie oczywiście metodycznych badań. Tylko tutaj na szczęście no troszeczkę ta właśnie zasada przezorności zadziałała. Nie zawsze ona niestety działa i to nad tym można ubolewać. Poza tym też trzeba pamiętać o tym, i to w kontekście no, wcześniejszej informacji o tym, że konserwator nie o wszystkim wie, na co te decyzje były wydane, a na co nie, że oczywiście istnieje kontynuacja urzędu, ale no, trudno też się spodziewać po obecnym konserwatorze, zwłaszcza, że on był w trakcie wchodzenia tak naprawdę w urząd w owym czasie, kiedy sprawa zaistniała dosyć poważnie, żeby no, miał pełną wiedzę na temat wydawanych naście lat temu decyzji przez poprzednika, zwłaszcza, że to są często też decyzje, które już po prostu lądują w archiwum i nawet wydobycie ich po prostu jest technicznym kłopotem, a ustawa o dostępie do informacji publicznych nakłada terminy, stąd być może taka odpowiedź. To jest oczywiście moje domniemanie, ale nie mogę tutaj wykluczyć, że ten brak pewnej wiedzy, do której się przyznał konserwator w korespondencji ze stowarzyszeniem, no nie wynika właśnie z tak, wydawałoby się, prozaicznych przyczyn, jak trudności w dotarciu do pewnych archiwalnych dokumentów, bo też musimy mieć świadomość, że obecnie urzędy konserwatorskie wydają olbrzymie ilości decyzji administracyjnych na różne działania przy zabytku. I tutaj trzeba pamiętać, że no w obrębie wpisu tak naprawdę każdego rodzaju inwestycja może być uznana za taką, która oddziałuje w jakikolwiek sposób na zabytek. Stąd też wymaga formy pisemnej decyzji administracyjnej. Rozumiem. Jeszcze tylko jeden komentarz, jedno już ostatnie pytanie. No bo tak, w przypadku zabytków rzeczywiście jest tak, że tam są różne formy ochrony konserwatorskiej, ale dokładnie tak samo jest w przypadku świata przyrody. To też są różne formy, bo mamy i Park Narodowy, i Natura 2000, ochronę krajobrazową, w przeszłości rezerwat przyrody. No jak widać w przypadku świata przyrody ożywionej, obecne argumenty nie są wystarczające. Ale pytanie, no bo zarządza pan obiektem UNESCO. Czy można sobie wyobrazić, że Łysiec jest obiektem UNESCO? Znaczy, nie jestem w stanie tego ocenić, bo to oczywiście takie rekomendacje wydaje specjalne ramię opiniujące, czyli ICOMOS. Czy Łysiec mógłby być? Musielibyśmy sprawdzić, czy faktycznie wszelkiego rodzaju wartości, które są obecne na Łysiecu, stanowią wartość uniwersalną dla ludzkości, nieporównywalną do wszystkich innych. No i tutaj mamy problem chociażby taki jak Ślęża. Skoro Łysiec, to czemu nie Ślęża, prawda? Bo to są podobne góry obciążone podobną sławą, oczywiście w cudzysłowie. I szereg takich właśnie wątpliwości natury już być może trochę merytorycznej mi się zaczyna nasuwać. Z punktu widzenia akurat dobra, którego fragmentem zarządzam tylko, bo oczywiście Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa Krzemienia Pasiastego to jest zupełnie inna skala, jeśli chodzi o obszar, ale też jeśli chodzi właśnie o unikalność takiego rodzaju kopalń faktycznie na świecie nie ma. I to jest niepodważalne, w sensie takim, że to nie ulegało wątpliwości komitetu i stąd te problemy, które wspólnie zresztą staramy się teraz przełamać, związane z powołaniem Parku Kulturowego, one wystarczyły komitetowi w formie wręcz intencji po to, żeby podjąć pozytywną decyzję. Czym de facto nawet komitet zaskoczył trochę nawet mojego organizatora, bo było wrażenie, że no może się niekoniecznie udać ze względu właśnie na brak tej formy ochrony. Ale tutaj UNESCO wyszło z założenia, że tą formą ochrony
państwo strona się zajmie i da radę. Jakąś formę stworzy, która będzie powodowała, że to otoczenie zabytku faktycznie będzie chronione. Natomiast przyjrzyjmy się, bo Łysiec wydaje się być ważnym przykładem, również być może i dla Krzemiany. Przyjrzyjmy się tej kwestii, bo ja sobie jestem w stanie porównać skalę ingerencji dokonywaną celem udostępnienia dobra dla wszystkich chętnych i zwiedzających w Krzemionkach, czy nawet na innych polach górniczych objętych tym wpisem, czy na osadzie Gawroniec. I ona jest mimo wszystko nieporównywalna do tych zamierzeń, które miałem okazję obserwować, a co do tych, które jeszcze będą miały miejsce, to boję się sobie ich wyobrazić.